Złote czasy Hanna Barbera. Ogień! Yo. Złote czasy. Mogę? Yo, yo, yo. Mogę? Yo, 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 yo. Yo, 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 ej. Dzisiaj tak wygląda ten rap na cyferach. Wymalowani chłopcy jak w Hanna Barbera. I powiem wam, że se tu na pancach nacieram, a wudo odpierdala Guantanamera. Yo, lecę teraz tu stale. Pamiętam Sylwek, jak cię poznawałem. I to jest tak, ja lecę z siłą. Kiedyś nie śmierdziałeś, kiedyś to kurwa było. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Kiedyś to było, a teraz to finał. Ale coś tam pierdolisz, Filip, więcej już nie mów. Ty go poznawałeś 7 pigułek temu. Yo, to się ziści. Jak przegrasz z nami, to będzie twój pierwszy zimny prysznic. I to jest tak, ja mam dobre brzmienie. A ty co się tak, gibusie, pałętasz po scenie? 5! Yo, jesteś bez formy, wudo cię ciągnie, a ty taki kurwa skromny. Przejście. I wiesz, to jest kurwa straszne, wudo rzuca pancerz, a ty no tak właśnie, tak właśnie. Przejście. Yo, masz chuj za cieszu, wyglądasz jakbyś zgubił plecak pełen keszu. Wasz temat to dopierdolę ci staruchu. Dopierdolę ci staruchu. 4-5. Wow, wow. Raz. Yo. Yo, dobra, dobra, kurwa, yo. Yo. Filip. Pamiętam, jak cię poznawałem, miło było skądże. Dawałeś pancza, a nie udawałeś pajaca za pieniądze, kurwa. Dziwko, teraz jadę tu cyrkowy hip-hop. Dobra, tak tu stale sobie wpadam, jesteś pedałem. Czemu się tak cieszę, Filip, jestem twoim fanem. Wiedzą kurwa ziomki, to teraz dawaj, Filip, coś o Lewandowskim. Yo. Kurwa, tutaj nie ma, naprawdę, Filip, każdy chyba ziom tutaj czeka. Yo. Pamiętam, jak cię poznawałem, chyba powtórzyłem ten wers. Pamiętam, jak cię poznawałem, jak ty nie istniałeś, on był dekoratorem wnętrz. Wiesz! Dobra kmina, Radlin Milicz, piękna przyjaźń. Szczęście! Na bitach, dawaj, Fifi, weź go następnym razem na fita. Zmieniamy pamiętam, beat. Ej, pamiętam, jak cię poznawałem, ale daję o to jebanie, jak jeszcze nie biłeś się z rybą w niedzielę jak chrześcijanie. Okej, a wydajcie im trochę energii, uwaga! 4-5! Yo, 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 yo. Yo, dobra, łapy, 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 okej. Yo, 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 śmiesznie to wygląda, jak nawijacie, homie. Ty rzucasz palce, ty pilnujesz, żeby on się nie wypierdolił. Yo, jak jadę, no to spoko akcja, faktycznie super duet, super kooperacja. Byłem dekoratorem wnętrz burku. Byłem dekoratorem w twoim przytułku. I to jest tak, lecę wspaniale, mówię, tu będzie umywałka. Nie, żartowałem. Yo, bez formy, nie podoba się dekorator, jak się jest bezdomnym, kurwa. Jak tutaj powiem, to nie trudne, dla mnie każdy z was jest durniem. Jest wudo i daje spontany, mówi, ale bym na tym dworcu zmienił ściany. I to jest tak, tak to zrobię, panie wudo, wypierdalać śpisz już tu trzecią dobę. Ej, powiem wam to z luzem, o kurwa, mamy tą samą bluzę, ale jego życie nie jest super. Jak wyglał bluzę, nie wiedział, czy ubrać, czy zamienić na zupę. Cześć! Zaczynasz? Zaczynasz? Zacznij, Arkadiusz! Zaczynam. O. Rzeczywiście, wudo śpi na dworcu. Musisz, kurwa, już iść do domu, ziomku. No nie działa, kurwa, podbity. Pójdziesz, bo dzisiaj gra koncert Filip. Naprawdę, nie wiem, nara. Od razu zaczniesz wypierdalać. Jeden, drugi z was to, kurwa, błazen. Ale ładnie w końcu wyglądacie razem. Arkadiusz, ale mam plan! Śpię na dworcu, Filipek nie lubi spać sam! Ej, kurwa! Teraz jadę rapu. Ej, teraz jadę rapu. Filipek, dworzec Kraków. Teraz tejbany wzorzec łaków! Szmato! Teraz składam z bitwy raport. Co pochylasz głowę? Tak to gra? A! 5! O, raz. I sobie tutaj wejdę z bitem. Bober, gdzie jest bluza Team Filipek? Kurwa, napierdalam truskul. A, rozumiem, zakładacie tylko w łóżku. Ostatni bicik!
Kto zna ten beat? Wow, 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 łapy. Wow. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Patrzę na ruch sceniczny, jak napierdala z wersem, jak wjeżdża scena bitwy, robisz to kurwa nieźle, no jesteś zajebisty, a ja mam pierwsze miejsce. Siemano Golub, chcesz nam zapierdolić pierścień? Lecę tutaj, lecę bez kitu, o, nawet lecę tu bez przerywników, o. Jest tu bober i też ma to tytuł. Jedyne co zakładałem, to że się wyjebiesz z bitu. Yo, fajny, ja mam kurwa punchline'y. On mówi, Arek, zacznij. Prosi cię od pierwszej walki, żebyś zaczął nawijać, żebyś zaczął nawijać, żebyś zaczął kurwa rzucać jakieś punche. Ale jest. Mogę napierdalać, a Wudo się dziwi, o kurwa, jak ja z nimi walczę. Ej, Arkadiusz, ja daję kurwa braga. Ej, fajnie, że każdy z was sobie tu rozmawia. Ale wiesz, ziom, dlaczego mam cię tu kurwa za pizdę? Żebyś sobie pogadał, wziąłeś se ziomka z autyzmem. Przejście! Yo, 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 yo. Kiedy napiję się za dużo wody, to piję klin. Stawiam punche, jestem jak stawiasz min. Bober wchodzi na beat, o kurwa jaki rym. Ale sobie myśli Filipek, no kurwa a co z nim? Ej teraz brasz to patrz, to nieźle był ten rym. Bo ty jesteś jak krowi sik, raz, jak krowi szczyt. I tak przyspieszasz kurwa, wiedzą tutaj wszystkie ziomki. No dawaj bober szybciej kurwa, no bo na mnie zdążysz. I coś tam pierścień i zamiast rzucić wersy, to weź się klęknij i mu w końcu się zaręczysz kurwa. Wziąłem ziomka z autyzmem, ty pizdo. Ty wziąłeś tego co raz jest pizdą, raz intelektualistą. Kurwa, teraz jadę, ale tutaj głowa. Rzucam tego, co nikt nie zrozumie, takie trudne słowa. Jaka ekwilibrystyka, jakie coś tam trudniej. Może nazwij płytę Filipek, nawijam coś o gównie. Okej! Poznaj, Poznaj, Poznaj! To był finał! Jak wam się podobał finał? Teraz musicie wybrać jeden duet. Czy dzisiejszego wieczoru? Spokojnie, na to jeszcze będzie czas! Spoko, spoko! Na to będzie czas, spokojnie, spokojnie! Jednak, czy w tym starciu lepszy był Bober i Filipek? Czy może Wudo i Ksywo? No podobnie, podobnie, okej. Okay. Chłopaki, proszę się ustawić przodem do jurorów. Okej. Dajcie podjąć decyzję jurorom. Okej, okay, uwaga. Jurorzy, 3, 2, 1. Robimy dogryweczkę. Robimy dogryweczkę. Zamiana kolejności, zacznie Wudo, Ksywa. Yo. Robimy 3 minuty na zwykłym truskulowym bicie, żeby się ponapierdalali i wymieniają się co 4 wersy. 3 minuty aż? Tak. Kurwa, 3 minuty, dobra. Chcecie 3-mitowej napierdalanki, publiczność? Okej. Okay. Co? Czy robimy tak samo jak w wypadku czeskiego Skopka? Tak, właśnie, że podzielcie się tam, że weźcie sobie po jednym mikrofonie na skład. Dajcie tutaj Filipkowi albo Boberowi. Normalnie się wymieniacie po 4 wersy, tak. Macie jednego Majka na skład. Daj im jednego. No i 3 minuty, jeden beat. I kurwa, ma być mięso, ma być krew. A żeby była ta krew, musicie jeszcze raz zrobić na nich hałas. Uwaga, 3, 2, 1. Yo. Temat. Poczekaj, temat. To jest okulary, a może strach w oczach. Yo. Pozdro, major. Yo. Okulary, a może strach w oczach, jadę z pan... Jeszcze raz.
Yo, zobaczcie jak teraz płonę. Pierwszy raz nie wymieniają się panną, tylko mikrofonem. Yo, ale nic nie szkodzi. Pytanie duetu, kto ją robił? Yo, jeszcze raz, Zomal. Może ksywa byś mu w końcu zaczął dyktować, kurwa. Yo, jak jadę między nami, następnym razem się podzielcie tymi pigułami. Jezus, 3 minuty, fajnie, 3 minuty, o Boże, Filip, trenuj pamięć. Kurwa, napierdalam dziwce dobrze, a ty mu pomóż i nawin coś o piłce nożnej. To jest tak, gadka nie jest infantylna, jakbym robił pamięciówę pod ciebie, to by była pedofilia. I to jest tak, to jest władza, ale jak widać Wudowi to nie przeszkadza. Yo. Dobra. Ja teraz tutaj jadę z bitem, pamięciuwa pod ksywę, jacy fani, tacy autorytet. Kurwa, teraz jadę marne, plus 18, taki zrób se fanbase. Yo, jak jadę jest grubo, na tą walkę miał niezły pomysł Wudo. Ksywa, słuchaj, kurwa, bez werwy, wygramy jak będę robił 1,5-minutowe przerwy. Raz. O, jakieś przerwy, kurwa, tak to skuszę. U was to by się przydało, ale dłuższe, naprawdę nie wiem, kurwa. Jadę tu dzbany, nawet jak pójdę się wylać, to i tak wygramy. Ej, 3 minuty! Yo, mam teraz nudę. Kurwa, 3 minuty z Wudem i to jest tak. Jadę pierdolony chamie, jego zapach chyba nas biorą na przetrzymanie. Yo, jakie 3 minuty? To jest proste. Oddałeś freestylowca, a wrócił bokser. Kurwa, teraz jadę, co nie styl miałki. Krav Maga, boks, sztuki walki. Yo. 3 minuty dla Wuda, ja mam pierdolone rozkminy. Kilo fety, dla niego to 24 godziny. Kurwa, jak rzucę ziomal punchline, tyle nawciągał, że to będzie chyba niekończąca walka. O, jakiś boks, kurwa, ziomy. Przecież on jest workiem treningowym. Naprawdę, kurwa, to jest pięknie z wersem. Sobie pojadę pięknie, ale tu wchodzę, kurwa, jadę tu nara, to przypał dostać w pizdę od Karakana. Yo, 4 wersy, kutasie, widzę, że matematyki jeszcze nie było w pierwszej klasie. W pierwszej klasie? Filipek cię poleci, kurwa, złama się. I to jest tak, yo, dokładnie, jestem królem. Ucz się, jak nawijać od kogoś, kto ujebał maturę. Ej, matematyka na bitach? Spoko, Filip, a jak tam muzyka? Jak muzyka, kurwa, sprawdzaj. Matura z matmy, muzyka to poprawka. Ej, bomber, wchodzi skala. Nie ma ogrodu, a ma krasnala. Kurwa mać, teraz jadę z rapsem. To sobie jeszcze chuju załóż, kurwa, czerwoną czapkę. Założę sobie, sprawdzaj mnie, ziomuś. On nie ma ogrodu, a ty nie masz domu. I to jest tak. Yo, dokładnie, matryca. Kurwo, taka jest różnica. Koniec! Taka jest różnica, że twój dom jest tylko, kurwa, u rodzicach. Okej! Okay. Szanuję odmianę. Mikrofony na blacik, poproszę. Dobra. Droga publiczności, oceniamy tylko i wyłącznie dogryweczkę. I czy w owej dogryweczce lepszy był Bober i Filipek? Czy może Wudo Ksywa? Okej. Zdanie publiczności znamy, ale co na to jurorzy? Chłopaki, 3, 2, 1! Bober, Filipek wygrywają dzisiaj! Graj tu, dawaj bit!